Kiedy byliśmy najbliżej wybuchu wojny atomowej. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, można powiedzieć, istnienia broni atomowej, jest moment, kiedy ta możliwość wybuchu tego typu konfliktu nie jest aż tak wysoce prawdopodobna, jak miało to w przeszłości. I właśnie dzisiaj, o tych takich miejscach w naszej historii, kiedy do wybuchu było blisko. Tak, najbliżej wystrzelenia rakiet byliśmy w 1962 roku, kiedy to wybuchł tak zwany kryzys kubański. Wówczas to Chruszczow stwierdził, że nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, John F. Kennedy, będzie przywódcą słabym i postanowił to wykorzystać. Postanowił, że wykona taki mocny, niespodziewany ruch, w wyniku którego po prostu Kennedy nie będzie potrafił wystarczająco ostro. I silnie odpowiedzieć. Po prostu, Chruszczow wysłał na Kubę rakiety, które mogą przenosić ładunki jądrowe. Ale ten ruch został wykryty jeszcze przed uzyskaniem przez nie gotowości bojowej. I Kennedy, jak się okazało, stał się, był mocnym, silnym graczem i zareagował bardzo, bardzo ostro. Po prostu zablokował Kubę. W czasie tej blokady Niestety było bardzo blisko do wystrzelenia pierwszych rakiet. Wręcz jeden z dowódców sowieckiego okrętu podwodnego chciał użyć torpedy uzbrojonej w głowicę jądrową, żeby po prostu zniszczyć amerykański okręt. Ale Sowieci się w końcu wycofali. Nie mieli przewagi i nie spodziewali się, że druga strona w tak ostry i mocny sposób odpowie na ich zagrywkę. Nie mówiąc o tym, że Amerykanie mieli w ZSRR szpiega, który po prostu przekazał im informację, w jakim stanie są siły sowieckie i że po prostu można tak ostro zagrać. Kolejnym takim momentem bliskim rozpoczęcia konfliktu był moment, który został wywołany czynnikiem ludzkim. W listopadzie 1979 roku, Nagle system ostrzegania amerykańskiego Noradu podał informację o wystrzeleniu kilku tysięcy sowieckich rakiet. Tylko, że chociaż system podał taką informację, to satelity nic takiego nie wykryły. Szczęśliwie w ciągu tych kilku minut przed podjęciem decyzji odpowiedzenia na wykryty atak nie zostały one zmarnowane i po prostu wszystko sprawdzone. Okazało się, że ktoś uruchomił program ćwiczebny, po prostu założył taśmę ćwiczebną ze scenariuszem ataku ze strony ZSRR. Rok później znowu doszło do powtórki, tylko tym razem zawiódł jeden z procesorów w komputerach Noradu, po prostu sygnalizując, że dochodzi do ataku. Więc, jak widać, szczęśliwie, że te systemy są w odpowiedni sposób zabezpieczone i nie jest tak łatwo wystrzelić te rakiety, nie działa to automatycznie. Ponieważ już w 1979 roku byliby, mielibyśmy wymianę nuklearną. Podobna rzecz, też spowodowana błędem sprzętowym, tym razem mająca miejsce po drugiej stronie, miała miejsce w 1983 roku, kiedy to satelity, satelitarny system ostrzegania przed atakiem oko podał informację o pięciu lecących rakietach. Operator, podpułkownik Stanisław Pietrowni, nie wyko Pietrow, przepraszam, podpułkownik Stanisław Pietrow, nie wykonał procedur i nie przekazał tej informacji dalej. Stwierdzając, że pięć rakiet to zbyt mało i że to musi być błąd systemu urządzeń, ponieważ nikt nie atakowałby jego kraju tak niewielkimi siłami. Że po prostu nie ma to sensu. Okazało się, że to wcale nie jest uderzenie w stronę ZSRR. Było to wzięcie odbicia promieni słonecznych od chmur za odpalenie rakiet. Ostatnia, ale nie, nie mówmy o ostatniej, mówmy o wcześniejszej, chociaż nie tak bliskiej. W 1983 roku NATO przeprowadzało duże ćwiczenia. Oczywiście takie, w których ćwiczono odpieranie ataku ze strony Układu Warszawskiego. Tylko że chociaż te ćwiczenia były zaplanowane, wszyscy o tym wiedzieli, strona sowiecka oczywiście też, ale paranoicy w Moskwie obawiali się, że Zachód przy okazji przeprowadzanych ćwiczeń po prostu ukryje pod nimi prawdziwy atak, naprawdę użyje swoich wojsk i podnieśli gotowość wojsk układu warszawskiego na najwyższe poziomy. Taki strach przed atakiem wywoływał olbrzymie zdziwienie po stronie przywódców zachodnich, ponieważ oni się nie spodziewali, że zwykłe, normalne ćwiczenia mogą wywołać taką obawę, takie coś, że po prostu sowieci postawią, postawią w stan gotowości, przepraszam, wszystkie swoje siły. No i po prostu od tej pory, od tych ćwiczeń Siły NATO ćwiczyły w o wiele mniejszej skali, po prostu obawiając się, że ci wariaci paranoicy po drugiej stronie mogą nie wytrzymać i rozpocząć prawdziwą wojnę. Ostatnia taka sytuacja miała miejsce 25 stycznia 1995 roku, gdy Norwedzy wystrzelili rakietę badawczą. O czym oczywiście wszystkich poinformowali, w tym oczywiście Rosję. Ale w Rosji ta informacja się gdzieś zagubiła. I odebrano wystrzelenie tej rakiety jako wystrzelenie rakiety przez okręt podwodny. Zanim okazało się, że rakieta leci gdzieś zupełnie gdzie indziej, nie na przykład na Moskwę, przez kilka minut dowództwo Rosji zastanawiało się, co z tym fantem zrobić, czy to nie jest po prostu taki niespodziewany początek ataku i czy po prostu należy na to odpowiedzieć. Tu taka mała myśl z mojej strony. Te wszystkie wymienione zagrożenia to po prostu. Momenty, o których wiemy. Ile takich rzeczy było, rzeczy, wydarzeń, który, o których nie wiemy? To jest oczywiście bardzo dobre pytanie. Ale było jeszcze kilka innych takich momentów. W 1973 roku, gdy Izrael bronił się w czasie wojny Jom Kippur, najprawdopodobniej w tych najtrudniejszych momentach pojawiły się pomysły, żeby zrobić demonstrację nuklearną, żeby po prostu tą wojnę wygrać, uratować Izrael. Przy blokadzie Berlina w 1949 roku to Amerykanie zastanawiali się, czy po prostu nie użyć swoich ładunków, żeby po prostu móc przekonać, przekonać drugą stronę, żeby się wycofała. W czasie konfliktu z Chinami w latach 60-tych Sowieci zastanawiali się, nawet sądowali, co na to Amerykanie, czy po prostu nie użyć kilku ładunków, żeby po prostu przekonać, znowu przekonać, władze chińskie do wycofania się z tego konfliktu. Oczywiście Pakistan, Indie, tu tych momentów gorących było kilka 1999, 2001, 2002, no i kilka lat temu też takie coś miał. Więc, jak widać, tych momentów, kiedy byliśmy blisko wymiany ładunków, rakiet, bomb atomowych, było w historii kilka, tylko po prostu najczęściej były to momenty, gdzie albo po prostu zawodził sprzęt, zawodzili ludzie, albo też po prostu niektórzy w swojej paranoi myśleli, że druga strona ma podobne zapatrywania, pomysły jak oni i że też ich celem jest po prostu wywołanie wojny. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.